Cześć. Witamy na kanale Życiowe Ścieżki. Miłego oglądania. Angelika niemal biegła szerokim, jasnym korytarzem szpitala. Powinna była wypuścić Macieja 10 minut temu. Musiała przespać się przynajmniej kilka godzin przed pracą. Sama wzięła kilka dni wolnego, żeby zaopiekować się mamą, ale Maciej nie był. Dopiero niedawno został szefem, a przełożeni nie pozwalali mu brać urlopu, nawet na własny koszt. Sama się nią zajmę, nie martw się, powiedziała do męża. Będziesz mieszkał w szpitalu 24 godziny na dobę. Westchnęła. Powinieneś chociaż czasem wrócić do domu, umyć się, spać w normalnym łóżku, a nie na szpitalnej kozetce. Angelika zgodziła się. Raz na 3 dni Maciej zostawał z mamą zamiast niej. Oczywiście, gdyby Bronisława była przytomna, nie pozwoliłaby zięciowi zbliżyć się do niej nawet na kilometr. Angelika i Maciej byli małżeństwem od 3 lat i oboje nie mogli zrozumieć, dlaczego Bronisława jest przeciwna ich ślubowi. Nie pojawiła się nawet na ślubie i ani razu ich nie odwiedziła. A kiedy odwiedzała ją Angelika, powtarzała tylko, że ona i Maciej powinni się rozwieść. Kiedy córka pytała ją, co jest nie tak, matka tylko zaciskała usta i nic nie mówiła. Angelika nie mogła znieść słuchania tego za każdym razem, więc rzadko odwiedzała matkę. I tylko podczas jednego z ostatnich spotkań zobaczyła ją w złym stanie. Namówiła ją, by pojechała z nią do szpitala. Tam lekarz stwierdził, że serce Bronisławy jest bardzo słabe. Ostatnie stadium niewydolności serca. Oczywiście spróbują złagodzić jej stan, ale niczego nie zagwarantuje. To znaczy, Angelika wyjaśniła, że wyzdrowienie jest wykluczone? Lekarz westchnął. Jej serce jest tak wyeksploatowane, że ledwo pompuje krew. Widać opuchliznę i duszności. Spróbujemy utrzymać ją przy życiu przez kilka tygodni. To był nagły cios DLA Angeliki. Oczywiście po ślubie prawie ze sobą nie rozmawiały, ale mimo to wiedziała, że jej matka jest tutaj, blisko, dosłownie w sąsiedniej dzielnicy. Żyje, oddycha, zajmuje się swoimi sprawami. I nagle wiadomość, że za kilka dni lub tygodni jej nie będzie. To moja wina. Mama nigdy nie dbała o swoje zdrowie. Chodziła do szpitala tylko wtedy, gdy nalegałem. A teraz została pozostawiona bez opieki i kompletnie zwariowała. Nie waż się obwiniać siebie, powiedział jej Maciej. Twoja mama jest dorosła, odpowiada za siebie. Ale i tak przez te myśli Angelika nie spała przez większość nocy. Wmówiła to sobie. Maciej pojechał do szpitala, żeby mogła odpocząć, ale sen uparcie nie chciał przyjść. Zasnęła dopiero nad ranem. Do tego stopnia, że Angelika nie usłyszała 2 pierwszych budzików. Wstała dopiero na 3. A teraz była już bardzo spóźniona. Drzwi do pokoju matki, ostatniego na końcu korytarza, były uchylone. Zanim do nich dotarła, Angelika usłyszała znajome stłumione głosy. Zatrzymała się. Jeden z nich zdecydowanie należał do jej męża. Drugi głos też rozpoznała. To była Edyta, pielęgniarka z oddziału kardiologii. Maciej, nie powiesz małżonkowi, że Bronisława przyszła? Może to był ostatni raz, kiedy się obudziła? Angelika usłyszała westchnienie męża. Edyta, zdajesz sobie sprawę, że jeśli to powiem, to będę musiał ci powiedzieć to, co ona mi powiedziała. O tym, że ty i twoja żona jesteście bratem i siostrą? Tak, to straszne. Angelika zrobiła krok do przodu i otworzyła drzwi. Maciej i pielęgniarka wpatrywali się w nią ze strachem, jak dzieci przyłapane przez surowego nauczyciela na oszukiwaniu na sprawdzianie z matematyki. Zerknęła na łóżko. Jej matka, wciąż spokojna jak zawsze, z bladą, opuchniętą twarzą, leżała z zamkniętymi oczami, a jej klatka piersiowa unosiła się i opadała powoli. Co właśnie powiedziałaś? Zapytała Angelika pielęgniarkę. Edyta krzyknęła zaskoczona, spuściła oczy i mamrotała. Muszę wyjść z zastrzyku. Rozmawiam z tobą, Macieju, a to nie moja sprawa rozmawiać o pacjentach. Pospiesznie wyszła z pokoju, zapominając zamknąć za sobą drzwi. Angelika spojrzała na męża. Ten westchnął zmęczony i przetarł oczy. Twoja mama przychodziła, powiedział. Wszystko słyszałem, Maciej. Opowiedz mi wszystko ze szczegółami. Maciej spojrzał na nią współczująco, ale mówił dalej. Najpierw zadzwoniła po ciebie. Powiedziałem, że jesteś jeszcze w domu, że będziesz za kilka godzin. Zapytała mnie, jak bardzo jest źle. I co powiedziałeś? Angelika przerwała mu, że nic jej nie jest, że wyjdzie z tego. Mąż odpowiedział. A mama? Maciej uśmiechnął się. Powiedziała, że skoro nigdy nie umiałem kłamać, to się nie nauczyłem.
Sama uważa, że nie przeżyła. Małżonek spojrzał na kobietę i westchnął, po czym dodała, kontynuował. No dobrze, wygląda na to, że los celowo tak się ustawił, że powiedziałem ci wszystko przed śmiercią. Co powiedziałeś? Angelika zapytała zachrypniętym głosem. Proszę, powiedz mi słowo w słowo. Niewiele. Tylko to, że nie chciała, żebyśmy byli razem, bo jesteśmy bratem i siostrą. Potem znowu zemdlała. Zadzwoniłem do Edyty. Ona sprowadziła lekarza. Obejrzał, powiedział, że wszystko w porządku. Na tyle, na ile to możliwe w jej stanie. Powiedział, że takie chwile przytomności mogą się zdarzyć, ale są rzadkie i nie wiadomo, czy jeszcze się obudzi. Jak to w ogóle możliwe? Czy ona może majaczyć? Jej mąż spojrzał na nią z tęsknotą w oczach. Bardzo chciałbym w to wierzyć, Angeliko. Bronisława zmarła 2 dni później. Nigdy więcej nie wróciła. Przez cały ten czas Angelika starała się nie myśleć o ostatnich słowach matki. Nie wiadomo, co dzieje się w głowie ciężko chorej osoby. A może po prostu chciała się zemścić na Macieju, którego z jakiegoś powodu zawsze nie lubiła. Angelika odtwarzała w głowie wszystko, co łączyło ją z mężem. Od pierwszego dnia. Poznali się przez internet. Przyjaciółka namówiła ją, by się zarejestrowała. Angelika była wtedy sceptyczna. To tylko dzieci w internecie, powiedziała przyjaciółce. Wiem, dlaczego się tam rejestrują. Wiesz, jestem osobą o wolnych poglądach i nie mam nic przeciwko takim ludziom. Poza tym, że sama tego nie potrzebuje. Ale ty po prostu spróbuj. Uparcie powtórzyła jej przyjaciółka. Kiedy ostatni raz kogoś poznałaś? Rok temu czy 2. Jeśli będziesz odrzucać wszystkie propozycje, to jak spotkasz swoje przeznaczenie? Angelika zaśmiała się wtedy, ale odpowiedziała, że jest gotowa uzbroić się w cierpliwość przez tydzień. Nie musiała jednak czekać tak długo. Maciej stał się pierwszą osobą, z którą połączyli się w aplikacji. Szybko znaleźli wspólny język. Nigdy wcześniej nie sądziła, że można tak długo korespondować z osobą, o której istnieniu nie miało się pojęcia jeszcze 24 godziny temu. 3 dni później zdecydowali się na randkę. Nie chcę, żeby to zabrzmiało dziwnie, ale byłaś w kinie plenerowym? Zapytał Maciej. Nie, nie byłam, przyznała Angelika. A co to jest? W naszym mieście jest taki park, powiedział. Na jego tyłach jest mała, przytulna polanka. W soboty rozstawiają tam ekran. Można wziąć kilka poduszek i koc i obejrzeć jakiś ciekawy film. Brzmi interesująco, odpowiedziała Angelika. Zapamiętała tę randkę do końca życia. Maciej przyniósł gorącą czekoladę w termosie, ciastka, poduszki i koc. Usiedli bardzo blisko siebie i oglądali na ekranie jeden z jej ulubionych filmów o miłości. Skąd wiedziałeś, że ten film mi się spodoba? Zapytała Angelika, gdy wracali do domu. Nie wiedziałam. To po prostu jeden z moich ulubionych filmów. Wtedy zdała sobie sprawę, że jest zakochana. Spotykali się jeszcze przez kilka miesięcy, zanim Angelika zdecydowała się przedstawić go swojej mamie. Bronisława była bardzo szczęśliwa. Nigdy nie miałam nadziei, że ten dzień nadejdzie. Powtarzała, przygotowując obiad. Bałam się, że całe życie będziesz sama, tak jak ja. Mamo. Angelika westchnęła. Jesteś jeszcze młoda i spotkasz swoją miłość. Bronisława potrząsnęła smutno głową. Nie, kochanie, drugi raz się nie da. Ale cieszę się twoim szczęściem. Maciej przyszedł do nich z ogromnym bukietem kwiatów i butelką wina. Mama go polubiła. I wszystko szło dobrze, dopóki nie zaczął mówić o sobie. Więc ty jesteś Maciej? Zapytała mama. Tak, odpowiedział Maciej. Potem zapytała o jego nazwisko. Po tym natychmiast zrobiła się ponura i przez resztę wieczoru nie odezwała się ani słowem. Kiedy Maciej wyszedł, powiedziała do córki. Nie powinnaś z nim wychodzić. Ten facet do ciebie nie pasuje. Angelika roześmiała się, myśląc, że mama żartuje. Co ty wyprawiasz, mamo? Przecież ci się podobał. Co się stało? Nie powinnaś się z nim wiązać na poważnie. Chcę, żebyś natychmiast z nim zerwała. Nie lubię go. Nie zrobię tego. Odpowiedziała jej córka. Tego dnia ona i jej matka miały pierwszą poważną kłótnię. Angelika myślała, że z czasem jej matka zmieni zdanie. Zrozumie, jak wspaniały jest Maciej i pokocha go tak mocno jak ona. Tak się jednak nie stało. Jednak bez względu na to, jak bardzo starała się przekonać samą siebie, nie mogła przegnać myśli o ostatnich słowach matki. Angelika postanowiła więc porozmawiać z mężem. Nie, z Maciejem. Powiedziała mu. Nie mogę tego zrobić. Musimy dojść do prawdy. Mąż spojrzał na nią ponuro. Myślisz, że nie myślę o tym w każdej minucie? Dopóki to się nie stało, myślałem, że jesteśmy najszczęśliwszymi ludźmi na ziemi.
Marzyłem, że kupimy własny dom, będziemy mieli psa i mnóstwo dzieci. A teraz co? Dopóki nie poznam prawdy, nie mogę spać. Po takim wyznaniu Angelika miała łzy w oczach, ale szybko je otarła i przytaknęła, zgadzając się ze słowami męża. Zaczynajmy śledztwo. Najpierw przejrzę wszystkie rzeczy mamy, poszukam dokumentów, listów, pamiętników i tak dalej. To dobry pomysł. Mam nadzieję, że na tej podstawie uda nam się wyciągnąć jakieś wnioski i przejść do moich rodziców. Chociaż, wiesz, nie będzie z nimi łatwo. Rozumiem, kochanie. Nie martw się. To ostatni ludzie, do których pójdziemy. Angelika nie pamiętała swojego taty. Na pewno nigdy w życiu go nie widziała. Mama mówiła, że zerwał z nią, gdy Angelika jeszcze się nie urodziła. Matka nie chciała, by cokolwiek jej o nim przypominało, do tego stopnia, że nawet dała córce na drugie imię Bronisława na cześć pradziadka, znanego w ich mieście architekta. Jako dziecko Angelika wciąż próbowała dowiedzieć się czegoś o swoim ojcu. Mamo, jak on miał na imię? A gdzie go poznałaś? I jak się do ciebie zalecał? I dlaczego nie wyszłaś za mąż? Zapytała. Ale jej matka tylko marszczyła brwi i odmawiała odpowiedzi lub podawała bardzo krótkie strzępy informacji. Angelika dowiedziała się więc, że jej ojciec był wysoki i miał brązowe włosy jak ona sama, że ona i jej matka miały romans z młodości i głupoty. A później Bronisława dowiedziała się o ojcu Angeliki jakiejś tajemnicy, która sprawiła, że zerwała z nim wszelkie stosunki. O niczym więcej Bronisława nie powiedziała córce. Angelika nie miała rodzeństwa. Wszyscy jej dziadkowie zmarli. Została tylko ciocia Daria, siostra mamy. Była 10 lat młodsza od mamy, dawno wyszła za mąż i przeprowadziła się do innego miasta. Angelika postanowiła do niej zadzwonić i zapytać o ojca. Wyglądało na to, że ona i jej mama dobrze się kiedyś porozumiewały i musi coś wiedzieć. Ale najpierw warto było przejrzeć wszystkie rzeczy osobiste matki. Może znajdzie tam coś ciekawego. Wśród dokumentów Angelika szybko odnalazła swój akt urodzenia. W rubryce ojca widniała kreska. Był też cały stos jej zdjęć z dzieciństwa, w tym to, na którym ona i jej matka zostały zabrane ze szpitala położniczego. Była na nim młoda, uśmiechnięta mama z Angeliką na rękach, ciocia Daria, jeszcze nastolatka i dziadkowie. Angelika ze zdziwieniem pomyślała, że jej mama również nie pokazała jej tych zdjęć. Dziwnie i zaskakująco było patrzeć na nie teraz. Ale jednego była pewna. Bronisława była jej prawdziwą matką. Zadzwonił telefon. To była ciocia Daria. Cześć, kochanie. Mruknęła do słuchawki. Przyjeżdżam dziś do ciebie. Możesz się ze mną spotkać? Oczywiście, ciociu Dario. Angelika odpowiedziała. O której? 18:20. Mój samolot zaraz wyląduje. Przepraszam, że nie przyszłam wcześniej. Miałam dużo pracy. W porządku, rozumiem. Spotkamy się na lotnisku. Ostatni raz Angelika widziała swoją ulubioną ciotkę na jej ślubie. Przez 3 lata młodsza siostra mamy niewiele się zmieniła. Ciocia Daria miała 45 lat i wciąż wyglądała jak młoda dziewczyna. Kiedy Angelika była mała, spędzały razem dużo czasu. Mama często prosiła ciocię Darię, by zaopiekowała się jej córką, gdy ona szła do drugiej lub trzeciej pracy. A młodsza siostra nigdy nie odmawiała. To ona nauczyła Angelikę robić makijaż, skubać brwi i układać włosy. Angelika zawsze zwracała się do niej po imieniu i nazywała ciocią Darią, i to tylko w żartach. Kiedy Daria wyszła za mąż i wyprowadziła się, Angelika bardzo za nią tęskniła. Jak dobrze cię widzieć, kochanie, powiedziała ciepło ciocia Daria, gdy wsiadały do samochodu. Szkoda tylko, że przy tak okropnej okazji. Ja też za tobą tęskniłam, ciociu Dario, wyznała. I bardzo dobrze, że przyjechałaś. Możemy porozmawiać jak za dawnych czasów. Oczywiście, kochanie, odpowiedziała ciepło. Co słychać u ciebie i twojego męża? Dobrze, Angelika odpowiedziała. Jesteśmy z Maciejem w pokoju, jak zawsze. Postanowiła nie mówić ciotce o tym, co jej matka powiedziała mężowi przed śmiercią. Należało się najpierw dowiedzieć. Zwłaszcza teraz nie było czasu na rozmowę. Musiała przygotować się do pogrzebu. Pogrzeb był cichy i spokojny. Pogoda była bezchmurna i bezwietrzna, co było rzadkością na początku lutego. Na cmentarzu nie było zbyt wielu ludzi. Wszyscy podchodzili do Angeliki i cioci Darii i składali im kondolencje. Po drugiej stronie Angeliki stał Maciej, który trzymał ją za rękę. Angelika skinęła głową, dziękując wszystkim za przybycie, obiecując, że będzie się trzymać, a jednocześnie patrzyła na wszystkich i zastanawiała się, czy ta osoba może znać ich rodzinną tajemnicę.
czy ktoś patrzy na nią i jej męża z politowaniem, czy z pogardą. Ale wyglądało na to, że interesy toczą się jak zwykle. Więc albo nic z tego nie jest prawdą, albo oprócz matki nikt nie jest świadomy sytuacji. Dziwne, że ciocia Daria o tym nie wie, pomyślała nagle Angelika. Mama nie miała przecież prawie żadnych przyjaciół. Ona i jej młodsza siostra były sobie bliskie. Gdyby komukolwiek powiedziała, byłaby to ona. Ale ciocia Daria była na jej ślubie. Wspierała ją zamiast własnej matki, która nie przyjechała. Była dobra Deela Macieja, więc ona też nic nie wie. Powinniśmy już iść, kochanie. Usłyszała głos męża. Wszyscy już wyszli. Niedługo będzie ciemno. Angelika podniosła wzrok i zdała sobie sprawę, że przy świeżym grobie nie ma już nikogo oprócz ich trójki. Do widzenia, mamo, powiedziała cicho. Nie martw się, dojdę do prawdy. Następnego dnia Angelika i ciocia Daria pojechały do mieszkania Bronisławy, aby uporządkować jej rzeczy. Opowiedz mi o mamie. Angelika zapytała, kiedy zaczną sprzątać. Chyba nie ma z kim o tym rozmawiać, tylko z tobą. Bardzo chętnie, odpowiedziała. Co dokładnie chcesz wiedzieć, kochanie? Angelika wzięła głęboki oddech, przygotowując się na tak trudny temat. Opowiedz mi o mojej mamie, kiedy była młoda. Jak poznała mojego ojca? Kim on był? Dlaczego się rozstali? Czy utrzymywali ze sobą kontakt? Gdzie on teraz jest? Ciocia Daria westchnęła zmęczona. Podniosła stary wazon z różowego szkła i zaczęła go dokładnie wycierać. Nie wiem wszystkiego, kochanie. Zaczęła. Kiedy się urodziłaś, miałam zaledwie 15 lat, a jeszcze mniej, gdy poznali się twoi rodzice. Tak, Bronisława i ja byłyśmy dobrymi przyjaciółkami, ale nie mówiła mi wszystkiego. Uważała, że jestem za młoda. Była bardzo piękną, wesołą i pogodną dziewczyną i starała się mnie chronić przed wszystkim, co złe. Moja mama. Angelika zapytała zaskoczona. Była lekka i wesoła. Ciociu Dario, coś ci się pomieszało? Ciocia Daria uśmiechnęła się. Oczywiście, że nic mi się nie pomieszało. Musiałam wyrosnąć taka beztroska i wesoła, bo to Bronisława wychowywała mnie przez większość czasu. Prawie nie pamiętasz swoich dziadków. Nie za dobrze, Angelika przyznała. Rzadko ich odwiedzaliśmy. To byli surowi rodzice, ciocia Daria przyznała. Chyba po prostu wtedy był trudny okres. Mama i tata ciągle pracowali, nie mieli Deelana z czasu. Kiedy się urodziłam, Bronisława miała zaledwie 10 lat. Mama półtora roku później poszła do pracy. Oddano mnie do przedszkola. A obowiązkiem mojej siostry było odbieranie mnie z przedszkola po szkole, odprowadzanie do domu, gotowanie obiadu Deela rodziców, opieka nade mną i odrabianie lekcji. Wow! Angelika powiedziała zaskoczona. Mama nigdy mi o tym nie mówiła. Ciocia Daria skinęła głową w zamyśleniu. Zupełnie jakby nie słyszała swojej siostrzenicy, pogrążonej we własnych wspomnieniach z dzieciństwa. Gdybym była nią, kontynuowała, pewnie znienawidziłabym swoją młodszą siostrę. Bronisława wręcz przeciwnie, pielęgnowała mnie, troszczyła się o mnie, chroniła. Nic dziwnego, że stworzyłyśmy tak silną więź, tym bardziej, że zarówno mama, jak i tata mieli ze mną bardzo złe relacje. Potem Bronisława poszła na studia. Chciała być architektem, tak jak twój słynny pradziadek Bartosz. Pamiętasz go? Tak, mama dała mi drugie imię po nim. A on zaprojektował budynek administracyjny i stary most. On to zrobił. I wiele innych rzeczy w naszym mieście. Bronisława zawsze go podziwiała i chciała być tak sławna jak on. A przy okazji była w tym bardzo dobra. Wygrała nawet konkurs na projekt nowego mostu. Ale potem projekt został anulowany i most nigdy nie powstał. To prawda. Tak naprawdę nie mówiła o tamtych czasach. Wspomniała tylko, że chodziła tam do szkoły. Myślałem, że rodzice ją do tego zmusili. Nie. Bronisława naprawdę lubiła szkołę. Dostała się jednak późno, w wieku 22 lat. Wcześniej była księgową. Ojciec ją do tego zmusił. Obraz zaczynał mi się układać w głowie. Mama nie chciała być księgową. Skończyła uniwersytet, bo tak chcieli jej dziadkowie, a potem z własnej woli poszła do szkoły architektury? Zgadza się. Pamiętam, że położyła dyplom na stole i powiedziała, że spełniła swój obowiązek wobec rodziców i teraz będzie robić, co zechce. Dobra. Rozumiem. A co było później? Potem Bronisława wyprowadziła się od rodziców. Strasznie jej zazdrościłam. W końcu miała spokojne i niezależne życie. Wtedy poznała mojego ojca. Tak, chyba wtedy to się stało. Nie powiedziała mi o nim od razu, ale w tamtym czasie często u niej bywałem i mogłem wyczytać z jej twarzy, że moja siostra jest w kimś zakochana.
Oczywiście od razu zaczęłam ją o to wypytywać. Na początku była niemiła, ale potem przyznała się, mówiąc, że spotkali się w parku. Zobaczył, że bazgrze w zeszycie, więc podszedł i zapytał ją o to. Tego samego dnia Bronisława zdała sobie sprawę, że jest w nim zakochana. Co jeszcze o nim mówiła? Angelika zapytała zniecierpliwiona. Był kilka lat starszy od Bronisławy, już pracował, wysoki, brązowe włosy, brązowe oczy. Nigdy nie powiedziała mu, jak ma na imię. Siostra nadała mu dziwne przezwisko, którego używała cały czas. Mówiła na niego Brzoskwinia. Brzoskwinia? Zapytała Angelika. Moja mama nazywała kogoś Brzoskwinią. Tak, cały czas. W każdym razie nie mogę powiedzieć dokładnie, jak rozwinął się ich romans, bo nie wiem wszystkiego. Mogę tylko powiedzieć, że Bronisława była wtedy bardzo szczęśliwa. Pamiętam, jak mówiła wtedy, że był taki moment w jej życiu, kiedy była zadowolona ze wszystkiego. Wynajęła mieszkanie oddzielnie od rodziców, studiowała tam, gdzie całe życie marzyła, poznała najcudowniejszego mężczyznę na świecie. Angelika przełknęła. Pamiętała matkę jako wiecznie zmęczoną, niewyspaną, narzekającą na główną księgową. Nigdy nie interesowała się mężczyznami. Angelika nie mogła sobie nawet przypomnieć, by ktokolwiek się do niej zalecał. Nie pasowało to do obrazu młodej, zakochanej marzycielki, jaki malowała przed nią ciotka Daria. Jak długo się spotykali? Zapytała Angelika. Ciocia Daria zastanowiła się przez chwilę. Nie pamiętam dokładnie. Może 3-4 miesiące. Wtedy Bronisława zorientowała się, że jest w ciąży. Powiedziała mi pierwsza. Cieszyła się, że jestem w ciąży. Ciocia Daria spojrzała na nią zdumiona, ale widziała w oczach siostrzenicy, dlaczego zadała takie pytanie. Wzięła ją za rękę i powiedziała cicho. Oczywiście. Bronisława mówiła, że to najlepsze, co ją w życiu spotkało. Angelika otarła łzy. Dziękuję, ciociu Dario. Mogła tylko odpowiedzieć. Postanowiła po raz pierwszy nie mówić o tym rodzicom, kontynuowała ciocia Daria. Ale moja siostra zamierzała zrobić jej brzoskwiniową niespodziankę. Bronisława specjalnie poszła do ultrasonografu i poprosiła o wydruk. Wtedy nie w każdej przychodni były takie urządzenia. Pamiętam, że poszła nawet po to do płatnej kliniki. Włożyła go do pudełka i dała mu, gdy go spotkała. A co z nim? Angelika zapytała. Jak zareagował Brzoskwinia, mój ojciec? Ciocia Daria westchnęła. Bronisława powiedziała, że gdy zobaczył zdjęcie, jego oczy zrobiły się wielkie jak spotki. Myślała, że z radości, ale potem zrozumiała, że z przerażenia. Powiedział jej, że nie możemy zatrzymać tego dziecka. Powiedział dlaczego. Tak, odpowiedziała cicho ciocia Daria. Bo on ma już dziecko i żonę. Rozumiem. Spodziewała się czegoś takiego. Milczały przez kilka sekund, każda pochłonięta własnymi myślami. Potem Angelika zapytała, a jak mama na to zareagowała. Ciocia Daria z jakiegoś powodu nagle się uśmiechnęła. Wtedy w kawiarni wylała na niego kawę. Położyła mu na głowie pudełko, w którym przyniosła swoje zdjęcie i kazała mu zapomnieć o jej istnieniu. Angelika roześmiała się. Nigdy nie sądziłam, że mama jest zdolna do czegoś takiego. Była zdolna do czegoś więcej, westchnęła ciotka Daria. Tak mi przykro, że nie znałaś jej takiej. Oczywiście, że się martwiła. Ten idiota był jej pierwszym mężczyzną, jej pierwszą miłością. Ale ani przez chwilę nie wahała się, czy cię zostawić. Poszłyśmy razem powiedzieć o tym jej rodzicom. Och, jak tata wtedy krzyczał. Bronisława nie powiedziała mu wszystkiego. Nie powiedziała, że Brzoskwinia wyszła za mąż. Tylko, że jest w ciąży i nie będzie z nim mieszkać. Czy dziadek był taki surowy? Zapytała Angelika. O, tak. Pamiętasz go jako starego i niedołężnego. A my z siostrą zawsze dostawałyśmy od niego cięgi. Ale Bronisławy nie dało się wtedy złamać. Po tej rozmowie odeszła od nich, a potem odeszła z instytutu. Dostała pracę w dziale księgowości, żeby móc pójść na urlop macierzyński i dostawać chociaż jakieś wypłaty. W rzeczywistości tam właśnie została. To by było na tyle. Angelika westchnęła cicho. Przeze mnie nie spełniła swojego marzenia. Ciocia Daria ponownie delikatnie ścisnęła jej dłoń. Bronisława nigdy tego nie żałowała. Rozmawiałyśmy z nią o tym kilka razy i za każdym razem mówiła, że i tak wybrałaby ciebie. Angelika uśmiechnęła się z wdzięcznością, po czym zmarszczyła brwi. A mój ojciec? Czy on i moja mama nadal się spotykali? Nie sądzę. Przynajmniej mi o tym nie powiedziała. Rozumiem. Ciociu Dario, dziękuję, że mi wszystko powiedziałaś. Dzisiaj dowiedziałam się o mamie rzeczy, które powinnam wiedzieć już dawno temu. Siostra mamy westchnęła. Z biegiem czasu bardzo się zmieniła.
Myślę, że bez względu na to, jak odważna była, ból i rozczarowanie, jakie sprawił jej mężczyzna, na zawsze odcisnęły się w jej sercu. Potem była niekochająca praca, ciągły brak pieniędzy, presja ze strony rodziców. To wszystko było bardzo przygnębiające. A potem ożeniłem się i przeprowadziłem do innego miasta. Zaczęliśmy kontaktować się znacznie rzadziej, a moja starsza siostra została sama. Angelika westchnęła i zmęczona potarła skronie opuszkami palców. A potem wyszłam za Macieja, którego mama nie polubiła od pierwszego wejrzenia i została sama. Znów zamilkły na chwilę. Ciocia Daria pewnie wspominała starszą siostrę, jaka była za młodu. A Angelika pomyślała ze zdziwieniem, że w ogóle nie znała swojej matki. Pomyślała też, że teraz nie spocznie, dopóki nie porozmawia z ojcem. Najwyraźniej, jeśli wierzyć ostatnim słowom matki, był to ojciec Macieja. Następnego dnia Angelika opowiedziała wszystko mężowi. Maciej ze spokojem wysłuchał tej niesamowitej historii, ale znała go już zbyt dobrze, by zdawać sobie sprawę, że tak naprawdę ciężko mu to wszystko przychodzi. Wciąż obracał w dłoniach filiżankę z herbatą i nerwowo stukał czubkiem pantofla o podłogę. Tak, powiedział, gdy Angelika skończyła. Z opisu jego wyglądu bardzo przypomina mi mojego ojca. I prawdopodobnie w tym samym wieku. Nie jestem pewien, z jakiego powodu można go nazwać brzoskwinią, ale na to pytanie mogłaby odpowiedzieć tylko twoja matka. Moja żona skinęła głową i dolała wrzątku do swojego kubka. Szkoda, że nie ma zdjęć ani imienia, powiedziała. W ten sposób mielibyśmy więcej dowodów. Prawdopodobnie sprawa jest wystarczająco jasna. To znaczy, jeśli to prawda, to łatwo wyjaśnić, dlaczego tak bardzo mnie nienawidziła. Nie, jest na odwrót. To tylko rodzi więcej pytań. Nie lubiła cię od pierwszego spotkania. Skąd mogła wiedzieć, kto jest twoim ojcem? Mąż myśli. Wiesz, tak naprawdę nie pamiętam, jak to się między nami potoczyło. Może rozpoznała moje nazwisko i drugie imię. Może śledziła mojego ojca i wiedziała, jak wyglądają jego dzieci. Masz na myśli podążanie za naszym ojcem? Angelika uśmiechnęła się nerwowo i rozpłakała. Maciej westchnął i delikatnie dotknął jej ramienia. Czekaj, tego jeszcze nie jesteśmy pewni. Może powiedziała to, bo była chora albo żeby nas rozdzielić, przynajmniej w ten sposób. Jest tylko jeden sposób, żeby dowiedzieć się prawdy. Niestety, kochanie, nie ma innego sposobu. Maciej westchnął i nerwowo potarł dłonie. Wiem, musimy znaleźć ojca i z nim porozmawiać. Wiedziała, jak ciężko było jej mężowi myśleć o ojcu. Nie tylko ona miała problemy z rodzicami. Mama i tata byli rozwiedzeni od dłuższego czasu. Przynajmniej kiedy poznała swojego przyszłego męża, jego rodzice zdecydowanie nie mieszkali już razem. Dzieci były już dorosłe, a każde z małżonków miało swoje hobby. Mama Macieja, Teresa, zawsze wydawała się być nieco zdystansowana. Pamiętam ją taką z dzieciństwa, powiedział małżonek Angeliki. Mama jakby zawsze była trochę w swoim świecie, ale była. Ostrożnie zapytała Angelika. Kochała twojego ojca. Trudno powiedzieć. Myślę, że pobrali się, bo rodzice tego chcieli. Byli ze sobą bardzo zaprzyjaźnieni i było to coś w rodzaju małżeństwa dynastycznego. Angelika roześmiała się. Czy w dzisiejszych czasach ktoś tak robi? Zapytała. Zdziwiłabyś się, ale to ponadczasowa tradycja. To bardzo powszechne. Owszem, mama i tata znali się od dziecka, ale nigdy nie widziałam między nimi miłości czy namiętności. Byli po prostu dwojgiem ludzi, którzy znali się od dawna. Poza tym, widziałeś moją mamę? Zawsze wygląda, jakby nie interesowało jej nic na tym świecie. Nie wiem dokładnie, jak brzmi jej diagnoza, bo to tajemnica rodzinna, ale najwyraźniej nie jest zbyt zdrowa. Angelika spojrzała na niego ze zdziwieniem. Jej małżonek westchnął. Owszem, wiedziałyśmy z siostrą, że chodzi do terapeuty, ale nikt nam nigdy nie powiedział, na co choruje. To zawsze było zadanie dziadków. Nie wiem, czy można to nazwać zaburzeniem ze spektrum autyzmu, czy czymś podobnym. W każdym razie nigdy nie dbała o nas, swoje dzieci. Nie interesowała się nami bardziej niż rybą w akwarium. Pamiętam, że czasami przychodziła popatrzeć, jak bawię się z siostrą. Zajmowało jej to tylko 5 minut, nie więcej. Potem zajmowała się swoimi sprawami. To działa, powiedziała Angelika. Czy ojciec się tobą opiekował? Nie, tego bym nie powiedziała. Zawsze był w pracy albo mówił, że jest w pracy. Nie wiem. Bardziej zajmowali się nami dziadkowie. Oczywiście tata też zwracał na nas uwagę, ale niezbyt często. Myślę, że z mamą rozmawiali tylko wtedy, gdy było to absolutnie konieczne.
Angelika westchnęła, ale zadała pytanie, które ją nurtowało. Myślisz, że twój ojciec mógł mieć kochanki? Kiedy byłam mała, nie myślałam o tym. Wierzyłam, że naprawdę ciężko pracował, ale teraz już tak. Myślę, że mógł zdradzać mamę. Mój tata często nie spał w domu, mówiąc, że spóźnia się do pracy, podróżuje służbowo lub wychodzi z kolegami. Nie sądzę, żeby to zawsze była prawda. Twoja mama nie zrobiła mu z tego powodu skandalu? Zapytała Angelika. Gdyby to było takie oczywiste, mogłaby to podejrzewać. Nie przejmowała się tym, widziałaś ją. Myślę, że gdyby ojciec powiedział jej to wprost, nie odezwałaby się ani słowem. Po prostu dlatego, że nie leżało to w kręgu jej zainteresowań. Angelika poznała swoją teściową w dniu ślubu. Piękna kobieta z całkowicie obojętnym wyrazem twarzy. Mamo, to jest Angelika, moja żona. Powiedział Maciej, gdy po urzędzie stanu cywilnego przyprowadził Angelikę do tej kobiety. Teresa spojrzała na dziewczynę. Przez sekundę w jej spojrzeniu błysnęło zaskoczenie. Potem spojrzała na starszego mężczyznę, który stał obok niej. Jak później dowiedziała się Angelika, był to jej ojciec, dziadek Macieja. Miło mi cię poznać, Angeliko. Odpowiedziała i pocałowała bratową lekko w policzek. Widzę, że wyszłaś dzisiaj za mąż. Gratuluję. Jesteście bardzo piękną parą. Teresa nie została długo na weselu. Jej ojciec też ją zabrał. Angelika nigdy więcej nie zobaczyła swojej teściowej. Gdzie jest teraz twoja mama? Zapytała Angelika. Myślisz, że możemy się czegoś od niej dowiedzieć? Nie sądzę. Dziadek umieścił ją w specjalnym zakładzie. To bardziej dom wczasowy. Kosztuje dużo pieniędzy, ale rodziców mamy na to stać. Opiekują się nią, pilnują, żeby jadła na czas i brała leki. Mama rysuje obrazki, czyta książki i spaceruje po ogrodzie. Myślę, że to DLA jej najlepsze miejsce. Czuję się tam dobrze. Czy nie tęskni za tobą i twoją siostrą? Odwiedzacie ją? Nie, nie sądzę. Na początku jeździłyśmy z Iwoną co miesiąc. Mama nas rozpoznawała, witała się, ale niechętnie odpowiadała na nasze pytania. A po 5 minutach zauważyłyśmy, że jest nami szczerze znudzona. Patrzyła gdzieś w dal i najwyraźniej czekała, aż sobie pójdziemy, a ona będzie mogła zająć się swoimi sprawami. Po jakimś czasie przestaliśmy się spotykać. Chodziliśmy rzadziej i na zmianę. Myśleliśmy, że zmiana scenerii jakoś ją rozweseli. A może poczuje się lepiej, mając w zasięgu wzroku tylko jedno dziecko? Jaki był rezultat? Nic się nie zmieniło. Nadal patrzyła na nas jak na ryby w misce. Można na nich zatrzymać wzrok i obserwować go, jeśli nie ma się nic do roboty. Kolena podeszła do męża i mocno go przytuliła. Dlaczego mi o tym nie powiedziałeś? Dlaczego znosiłeś to wszystko sam? Wiedziałam, że twoja mama jest trochę dziwna, ale nie miałam pojęcia, jak ty i twoja siostra żyjecie przez ten cały czas. Nie chciałem, żebyś mi współczuła. Chciałem wyglądać w twoich oczach jak prawdziwy mężczyzna, a nie żałosny jęczydusza z bogatej rodziny, który żyje jak w brazylijskiej telenoweli. Bogaci dziadkowie, zdradzający ojciec, szalona matka. Chciałem być prostym facetem, który zasługuje na taką wspaniałą żonę jak ty. Angelika przytuliła go jeszcze mocniej. Oczywiście, że tak. Jesteś najlepszy na świecie. Nigdy nie przyszłoby mi do głowy, żeby się nad tobą użalać albo zmieniać swój stosunek do ciebie w zależności od twojej rodziny. Maciej delikatnie odsunął się od niej. Tylko, że widzisz, powiedział. Została tylko jedna osoba, która może powiedzieć nam całą prawdę. Tak, odpowiedziała Angelika. Jestem gotowa pojechać do twojego ojca. Felix mieszkał w innym mieście. Przeprowadził się tam zaraz po rozwodzie z żoną. Maciej i Iwona nie mieli z nim kontaktu. W ogóle Angelika nagle zdała sobie sprawę, że nie zna nikogo z rodziny męża. Widywała ich głównie na weselach. Co prawda kilka razy ona i Maciej zjedli obiad z Iwoną i jej chłopakiem, ale on był wojskowym i jak tylko Iwona za niego wyszła, nowożeńcy natychmiast się wyprowadzili. Angelika i Maciej nie widzieli się od dawna. Był bardzo zaskoczony, kiedy zadzwoniłaś i poprosiłaś o spotkanie, zapytała Angelika. Chyba nigdy nie dzwoniłaś do niego przy mnie. Oczywiście, że nie. Nie widziałam go od dnia naszego ślubu. Zapytał mnie, co się dzieje. Powiedziałam tylko, że mam kilka pytań dotyczących mojego dzieciństwa. Nie wydawał się zaskoczony i nawet nie pytał o szczegóły. Po prostu podał mi swój adres i powiedział, że spodziewa się nas w każdej chwili. Zastanawiałeś się, co zrobimy, jeśli słowa mamy okażą się prawdą? Maciej odwrócił się od iluminatora i udawał, że obserwuje chmury pod nimi. Postaraj się nie myśleć. W końcu odpowiedział. Po prostu się boję.
Boję się nawet pomyśleć, że mogę cię stracić. Ja też, Angelika przyznała. Nie wiem, jak wtedy będę żyć. Nie wracajmy na razie do tego tematu, poprosił jej mąż. Wciąż mam nadzieję, że twoja matka to wszystko zmyśliła. Niech to będzie jej chora fantazja, moja chora fantazja, cokolwiek byle nieprawda. Tak, jak bardzo nienawidzę myśleć, że mogłaby nam to zrobić, to najlepsza opcja. Ojciec Macieja mieszkał na przedmieściach, w nowym, ekskluzywnym miasteczku, w którym każdy dom musiał kosztować fortunę. Angelika wiedziała, że Felix opuścił rodzinny biznes po rozwodzie, ale najwyraźniej albo dostał dobrą wypłatę, albo był tak dobry w pracy DLA siebie, że mógł sobie pozwolić na życie w takim miejscu. Piękne. Angelika powiedziała zamyślona, patrząc na kolejną bramę skutego żelaza. Zapomniałam zapytać, czy twój ojciec ożenił się ponownie? Nie, odpowiedział mąż. Nie wiem, czy z kimś teraz mieszka, więc nie zdziw się, jeśli spotka nas jakaś 20-latka w minispódniczce. Angelika uśmiechnęła się. Dobrze, nie będę. W końcu kim my jesteśmy, żeby go oceniać? Dodała. Ja nie jestem. Nie obchodzi mnie, co on zrobi. Mam nadzieję, że powie nam prawdę i się stąd wyniesiemy. Nigdy więcej go nie zobaczę. Jest DLA mnie obcym człowiekiem. Wbrew przypuszczeniom Macieja, Felix był sam w domu. Kiedy przywitał się z Angeliką, ta znów zauważyła, jak dziwnie patrzy na nią teść. W dniu, w którym się poznali, na ślubie Macieja, miał to samo spojrzenie. Jakby próbował sobie coś lub kogoś przypomnieć. Wtedy wydało jej się to dziwne, ale teraz Angelika szukała w jego twarzy podobieństwa do swojej. Wyglądał dokładnie jak brzoskwiniowa mama, o której opowiadała jej ciocia Daria. Wysoki, brązowe oczy, włosy już siwe, ale brązowe. Ale jest wiele innych osób o takich samych cechach. To mógł być zbieg okoliczności. Przyznaję, powiedział Felix. Wizyta bardzo niespodziewana, ale przyjemna. Tak dawno nie widziałem syna. A ciebie, Angeliko, jeśli się nie mylę, widziałem tylko na weselu. Nie mylisz się, odparł Maciej. Tylko mamy z tobą poważną rozmowę, której nie należy odkładać. Angelika delikatnie dotknęła dłoni męża. Niedawno zmarła moja mama, powiedziała. Nigdy jej nie widziałeś? Nie było jej na moim ślubie. Twarz Feliksa rozciągnęła się. O, powiedział, nie wiedziałem. Moje najgłębsze kondolencje. Co się stało? Serce, odpowiedziała Angelika. Dziękuję, to było DLA mnie zaskoczenie. To wszystko stało się bardzo nagle. Felix zatarł niezręcznie ręce, jakby nie wiedział, co powiedzieć w takich przypadkach. Napijemy się czegoś? Zaproponował w końcu teść. Mam wino. Myślę, że wszyscy musimy się trochę rozluźnić. Zrobiłem też kolację. Jesteś trochę zmęczony. Możemy, powiedział Maciej. Naprawdę przydałoby się nam trochę wina. My też zjemy kolację, dodała Angelika. Gdy wszyscy upili łyk, Angelika uspokoiła się nieco i postanowiła kontynuować. Tak się złożyło, że Maciej był obok mamy przed jej śmiercią, powiedziała. I to on usłyszał jej ostatnie słowa. Felix nic nie zrozumiał, ale przytaknął. Co powiedziała? Teść zapytał. Że ja i Angelika jesteśmy bratem i siostrą. Maciej powiedział chłodno, patrząc ojcu w oczy. Sprawdziliśmy wszystko. Nie ma wątpliwości, że Angelika jest córką własnej matki. Zostaje tylko jedna opcja, tato. Dlatego przyszliśmy do ciebie, żeby dowiedzieć się prawdy. Wciąż patrzył w oczy ojca, ale ten zdawał się go nie zauważać. Felix przyglądał się uważnie twarzy Leny. Więc to o niej mi przypominałaś przez cały ten czas, powiedział. Jak miała na imię twoja mama? Bronisława. Tak, prawdopodobnie jestem twoim ojcem, zaczął mówić dopiero po wypiciu kolejnego kieliszka wina. Angelika usiadła na kanapie i zadrżała. Wcześniej przylgnęłaby do męża. Odkąd Maciej pojawił się w jej życiu, zawsze szukała przy nim ciepła i ochrony. Teraz jednak bała się do niego podejść i czuła się nieswojo. Zacisnęła więc tylko mocniej szklankę w dłoniach i wpatrywała się w teścia, który nagle okazał się również jej ojcem. Nie wiem, Macieju, czy wiesz, jak i dlaczego pobraliśmy się z twoją matką? Zaczął. Nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Jego syn wzruszył ramionami i zaczął jeździć widelcem po talerzu z prawie nietkniętym obiadem. Zawsze myśleliśmy z Iwoną, że dziadkowie cię do tego zmusili. Odpowiedział prosto. Nazywali to dynastycznym małżeństwem między sobą. W sumie masz rację, odparł ojciec. Teresa i ja dorastaliśmy razem i zawsze darzyliśmy się jakimś dziwnym uczuciem.
Byłem zbyt młody, by zrozumieć, że to nie ma nic wspólnego z miłością. Teresa nadal jest bardzo piękną kobietą, ale w tamtym czasie była niesamowicie atrakcyjna i taka lekka, szczupła, zwiewna. Nie zdawałem sobie wtedy sprawy, że z jej psychiką jest coś nie tak. Wręcz przeciwnie, wydawała mi się niesamowicie tajemnicza, po prostu jakaś tajemnicza arystokratka z dziedzicznym wieku. Nie chodziła nawet do szkoły, uczyła się w domu. Wśród moich koleżanek z klasy było kilka ładnych dziewczyn, ale mimo, że były też córkami biznesmenów, polityków, wojskowych, wszystkie wydawały mi się zbyt proste. Ich zainteresowania, ich myśli, wszystko na powierzchni. Chłopcy, rozrywka, drogie ciuchy, wszystko to samo. O czym myślała Teresa, nigdy nie mogłem zrozumieć. Byłem przystojnym facetem, to na pewno. Mogłem poderwać każdą dziewczynę w szkole. To było tak, jakby straciły całą swoją wartość w moich oczach. Nie wiedziałem, co Teresa o mnie myśli. Cieszyłem się, gdy uśmiechała się na mój widok. Byłem szczęśliwy, gdy mogłem ją rozśmieszyć. Wydawała się taka samotna na świecie. Tajemnica, zagadka do rozwiązania. Chcesz powiedzieć, że czujesz coś dobrego do mojej mamy? Zapytał. Felix spojrzał synowi prosto w oczy. Tak, może nie można tego nazwać jedyną prawdziwą miłością na całe życie. Ale w młodości też tak myślałem. W końcu kto z nas wie, czym tak naprawdę jest prawdziwa miłość? Ucieszyłem się więc, gdy dowiedziałem się, że rodzice chcą, abyśmy się pobrali. Teresa nie miała nic przeciwko, a może powinienem powiedzieć, że jej to nie obchodziło. Musiała mi współczuć. A może po prostu byłem najmniej obrzydliwą osobą, jaką znała? Nie wiem. Z nią nigdy nie było wiadomo. Dopiero po ślubie, kiedy zaczęliśmy razem mieszkać, zacząłem zauważać w niej te wszystkie dziwne rzeczy. Z biegiem lat było tylko gorzej. Moja żona stawała się coraz bardziej zaabsorbowana sobą i coraz mniej zwracała uwagę na otaczający ją świat. Dużo później zdałem sobie sprawę, że jej rodzice zawsze o tym wiedzieli. Dlatego była uczona w domu. Dlatego nie miała przyjaciół. Teresa nie była tajemnicza. Była raczej bałaganiarą. Próbowałeś jakoś pomóc mamie? Maciej zapytał zachrypniętym głosem. Tata przytaknął. Wszyscy próbowaliśmy. Zapraszaliśmy do niej różnych specjalistów. Leczyła się w kilku klinikach. Od czasu do czasu jej stan się poprawiał, ale nie na długo. Wtedy jeden z lekarzy powiedział, że dziecko może pomóc jej wyzdrowieć. Próbowaliśmy, ale przez długi czas to nie działało. A potem urodziłeś się ty. Spojrzał na syna. Czy to pomogło? Zapytał Maciej. Nie na długo. Przez pierwsze miesiące zachowywała się jak normalna matka. Karmiła cię, bawiła się. Ale przez całą dobę dyżurowały dwie opiekunki, żeby miała czas na odpoczynek. Przez chwilę miałem nawet nadzieję, że będziemy żyć jak normalna rodzina. Nagle zamilkł na kilka sekund, jakby zbierając siły, by kontynuować. A potem, kiedy miałaś prawie rok, jedna z niań się rozproszyła. I mama zostawiła cię bez opieki, bo poszła się wykąpać. Spadłeś wtedy ze schodów, a niania przybiegła z krzykiem. Maciej przytaknął zamyślony. Moja blizna na prawym kolanie to stamtąd? Zapytał. Tak, odpowiedział ojciec. Potem Teresa gwałtownie podupadła na zdrowiu. Musieliśmy oddać ją do kliniki, a tobą zajęły się nianie, a potem dziadkowie. Ale nie ty. Zauważył chłodno Maciej. Nie mój tata. Ja musiałem pracować. Odpowiedział ojciec. Oczywiście, to żadne usprawiedliwienie. Myślę, że w tamtym momencie byłem po prostu tym wszystkim zmęczony. I właśnie wtedy, gdy zaczynałam rozpaczać, Bronisława przyszła się ze mną spotkać. Moja mama? Tak. Felix nagle uśmiechnął się marzycielsko. Jesteś do niej bardzo podobna, powiedział Angelika. I jednocześnie nie. Kiedyś uważałem Teresę za najpiękniejszą dziewczynę na ziemi, a Bronisława była zupełnie inna. Minęło tyle lat, a ja wciąż pamiętam ze szczegółami, jak się poznaliśmy. Pamiętam, że miałem bardzo ciężki dzień w pracy. Właśnie wyszedłem z biura, jechałem samochodem do domu i nagle dostałem kolejny telefon z kolejnym problemem. Zdenerwowałem się i kiedy rozmowa w końcu się skończyła, zatrzymałem samochód w pierwszym parku, jaki zobaczyłem. Postanowiłem wyjść na mały spacer. Wydawało mi się, że inaczej moja głowa nie wytrzyma. A potem musiałem jechać do domu, wysłuchiwać wiecznych napomnień ojca, rozmawiać z lekarzem żony i bawić się z synkiem, który tak bardzo za mną tęsknił, że nie chciał odpuścić, gdy tylko przyjechałem. A ja po prostu nie miałem na to energii. Tam poznałem twoją mamę, Angelikę. Chodziłem po alejkach, próbując wyrzucić z siebie trochę pary. A ona siedziała na jakiejś ławce i rysowała.
Pamiętam ze szczegółami, jak wyglądała. Długie kosmyki, zebrane w niechlujny kok, trzymane razem przez ołówek wetknięty we włosy. Jej sandały leżały obok ławki, a sama dziewczyna siedziała na niej z nogami w górze. Miała na sobie krótkie dżinsowe spodenki i prosty biały t-shirt. Nawet mnie nie zauważyła, bo rysowała coś w dużym zeszycie. Co rysujesz? Zapytałem. Podniosła głowę i spojrzała na mnie z zainteresowaniem. Jesteś zainteresowany? Czy tylko próbujesz się zapoznać? Zapytała dziewczyna. Nie spodziewałem się takiej naczelnej i tylko wzruszyłem ramionami. Westchnęła, ale odpowiedziała. Rysuję projekt mostu. Jest konkurs DLA Młodych Architektów. Postanowiłam też wziąć w nim udział. Brzmi interesująco. Odpowiedziałem. Mogę go zobaczyć? Dziewczyna skinęła głową i podała mi notatnik. Oczywiście nie wiedziałem o nim zbyt wiele, ale pomyślałem, że jest bardzo piękny. Jesteś bardzo utalentowana. Powiedziałem. Ty też jesteś architektem. Czy tylko próbujesz mnie podlizać? Nie, nie, nie. Z jakiegoś powodu byłem zakłopotany, ale potrafiłem docenić piękno. Dziewczyna roześmiała się. Kiedy podszedłeś, przestraszyłam się. Nagle przyznała mi rację. Wyglądałeś na bardzo rozgniewanego. Próbowałem się śmiać. To był po prostu ciężki dzień w pracy. Wyznałem. Chciałam trochę pospacerować i oderwać myśli od spraw. Wiem. Ja też tak mam. Wiesz, co robię w takich chwilach? Uśmiechnąłem się. W jakiś sposób rozmowa z tą dziewczyną już sprawiała, że czułem się lepiej. Nie mam pojęcia. Odpowiedziałem. Idę do siebie siłą. Powiedziała. Chcesz, żebym ci pokazała? Przecież to niedaleko. Nie czekając na moją odpowiedź, poderwała się z ławki, schowała notes do torby, którą zarzuciła na ramię. W drugą rękę wzięła sandały i poszła gdzieś w głąb parku. Nie pozostało mi nic innego, jak podążyć za nią. Najwyraźniej dziewczyna dokładnie wiedziała, gdzie iść. Pewnie skręciła ze ścieżki i poszła gdzieś w krzaki. Przez chwilę zastanawiałem się, czy nie zwariowałem. Dlaczego ja, dorosły i odnoszący sukcesy mężczyzna po ciężkim dniu pracy, idę w głąb parku za jakąś dziwną dziewczyną? A jeśli ona celowo mnie zwabiła? Teraz wejdę w krzaki, oberwę po głowie od jakiegoś menela, wyciągnę portfel i telefon. Będę miał szczęście, że przeżyję. Są tutaj. Powiedziała, przerywając przepływ moich nieszczęśliwych fantazji. Rozejrzyj się. Rozejrzałem się. Doszliśmy do polany. Nic szczególnego. Tylko trawa i małe polne kwiaty. Dziewczyna podeszła do środka, usiadła na trawie w pozycji lotosu i zamknęła oczy. Usiądź obok mnie, powiedziała. Odetchnąłem. Następnie podszedłem i usiadłem obok niej. To wszystko wydawało mi się głupie. Ale jeszcze głupsze byłoby wycofanie się teraz, więc po prostu zrobiłam to, co powiedział ten dziwak. Gdy tylko zamknąłem oczy, usłyszałem wokół siebie wiele dźwięków. Drzewa były ciche, ptaki śpiewały, koniki polne ćwierkały. Było tak spokojnie. A cała troska o pracę i rodzinę nagle zdawała się schodzić na dalszy plan. Wtedy poczułem, że dziewczyna wzięła mnie za rękę. Siedzieliśmy tak przez chwilę. Jak się czujesz? Zapytała po kilku minutach. Otworzyłem oczy. Wiesz, czuję się lepiej. Jak to się stało? Wszyscy potrzebujemy od czasu do czasu znaleźć się w takim miejscu. Znam wiele takich miejsc w mieście. Doładowuję się w nich. Mogę ci pokazać kilka innych, jeśli chcesz. Jak masz na imię? Zapytałem. Bronisława, a ty? Felix. Felix westchnął i potrząsnął głową, jakby wychodząc z oszołomienia. I co było potem? Zapytała Angelika. Nagle zdała sobie sprawę, że całkowicie zanurzyła się w tej historii i jakby na własne oczy widziała, jak poznali się jej rodzice. Mów dalej, zapytała. Chcę wiedzieć wszystko. Nikt mi nie powie oprócz ciebie. W porządku, Angeliko, powiem ci wszystko. Potem spacerowałem z nią jeszcze przez kilka godzin. Piliśmy kawę i rozmawialiśmy o wszystkim. Nagle ze zdziwieniem uświadomiłem sobie, że nigdy nie miałem takiej zwykłej randki. Owszem, przed Teresą byłem z innymi dziewczynami, ale tylko w szkole. W rzeczywistości dzieliło nas tylko kilka lat, a ja czułem się jak starzec, który przeszedł już przez życie. Praca w dużej firmie, małe dziecko, szalona żona. Za to Bronisława wydawała się lekka, bezpośrednia, jak dziecko. Studiowała już księgowość, bo rodzice tak chcieli. A teraz studiuje architekturę, bo całe życie o tym marzyła. Sprawiła, że poczułam się, jakbym miała drugi oddech. Nie wiem, czy to jej twórczy duch, ale inaczej patrzyła na świat.
Każde spotkanie z Bronisławą pomagało mi narodzić się na nowo. Zobaczyłam, ile pięknych rzeczy mnie otacza, DLA, których warto żyć. A raczej to Bronisława pomogła mi je dostrzec. Wraz z jej pojawieniem się moje życie jakby podzieliło się na pół. Mój zwykły świat, szary, nudny, rutynowy, w którym są tylko zmartwienia i nie ma miejsca na radość. I spotkania z nią, niesamowite, jasne, cudowne chwile, gdzie ja sam zmieniałem się w inną osobę. Każda nasza randka była jej pomysłem. I to było niezwykłe. Mieszkałem w tym mieście całe życie i nie wiedziałem, że jest tu wiele niesamowitych i tak pięknych miejsc. Spotykaliśmy zachody słońca na dachach, pikniki w parkach, dmuchanie baniek, pływanie łódką. Próbowałem zabierać ją do drogich restauracji, ale widziałem, że Bronisława nie jest zainteresowana. Wtedy oddałem inicjatywę w jej ręce i to też było niezwykłe i dziwne i bardzo przyjemne DLA mnie, który byłem przyzwyczajony do kontrolowania wszystkiego i wszystkiego. I nie powiedziałeś jej, że jesteś żonaty? Zapytała Angelika. Felix spojrzał na nią z żalem i westchnął. Nie, Angeliko, zdaję sobie sprawę, że powinienem był jej powiedzieć. Trudno to teraz wytłumaczyć, ale wtedy jakby zmieniłem się w inną osobę. Wesołą, lekką, wolną, która nic nikomu nie jest winna. Sama Bronisława nigdy mnie o to nie zapytała, a ja nie chciałem psuć naszych magicznych spotkań tą rozmową. I byłeś z tego powodu szczęśliwy. Angelika przerwała mu. A jak planowałeś dalej rozwijać waszą relację? Oczywiście, skoro uciekłeś, gdy dowiedziałeś się o jej ciąży, nie planowałeś powiedzieć o tym żonie i się z nią rozwieść? Więc jak? Opowiadasz nam teraz o niesamowitych randkach z moją mamą, a chciałeś się tylko zabawić i ją rzucić. Teść westchnął i spojrzał na nią z żalem. Przepraszam, Angeliko. Zdaję sobie sprawę, jak to wszystko wygląda, ale w tamtym czasie nie wszystko układało się łatwo. Opowiedz mi o tym. Nie spieszy mi się. Spotykaliśmy się z Bronisławą od kilku miesięcy i nieraz myślałem, że powinienem z nią porozmawiać i powiedzieć, jak było naprawdę. Gdyby mnie potem nie odesłała, zacząłbym się zastanawiać, jak i co z tym zrobić. Wtedy już prawie nie rozmawiałem z Teresą, a raczej ona nie rozmawiała ze mną. Prędzej czy później doszłoby do rozwodu i wtedy nagle zostałem wezwany na rozmowę przez ojca. Byłem zaskoczony, ponieważ on i ja nigdy nie byliśmy zbyt blisko, a teraz domagał się, żebym do niego przyszła. Przeraziła mnie myśl, że mógł się dowiedzieć o mnie i Bronisławie i nie pomyliłam się. Nie wiem, jak się o nas dowiedział. Może wynajął kogoś, żeby mnie szpiegował. Może widział nas ktoś, kogo znał. W każdym razie tata był wściekły. Krzyczał, że hańbię jego rodzinę, że przyjaźni się z rodzicami mojej żony od wielu lat, że mają wspólny biznes, a ja to wszystko narażam swoimi nieodpowiedzialnymi działaniami i brudnymi sprawami. Odpowiedziałem wtedy, że nie obchodzi mnie to i od dawna myślę o rozwodzie. Mój ojciec uśmiechnął się i powiedział: rozwód? Po prostu spróbuj. Po pierwsze, stracisz pracę. Znajdę inną. Odpowiedziałem. Tata się roześmiał. Jaką? Zostałeś tu sprowadzony, bo twój teść zawarł układ. Po tym, jak zerwiesz z jego córką, dopilnuję, żebyś nie został zatrudniony nawet jako urzędnik. W porządku, powiedziałem. Jakoś przeżyję bez twoich pieniędzy i nigdy więcej nie zobaczysz swojego syna, powiedział tata. Twój teść na pewno się tym zajmie. Zawahałem się. Ta groźba była DLA mnie ważniejsza niż utrata pieniędzy. Poza tym, gdzie będziesz mieszkać? Zapytał ojciec. Daliśmy ci ten dom w prezencie ślubnym. Jest na moje nazwisko. I zamierzasz mi go odebrać? Zapytałem. Od twojego syna? Jeśli rozwiedziesz się z Teresą, wezmę go, jasne. Zabiorę ci, powiedział mój ojciec. I oczywiście nie oczekuj, że twoja pani architekt będzie miała z tobą jakąkolwiek przyszłość. Wiesz, że jej utalentowany dziadek zbudował w swoim czasie połowę naszego miasta? Ma przed sobą wspaniałą przyszłość, jeśli odziedziczy choćby 1/10 jego talentu. Ale jeśli zostanie z tobą, nigdy nie znajdzie pracy. Wiesz, że można to załatwić. Będzie cię przeklinać do końca życia. Felix zmęczył się i przetarł oczy. A ja po tej rozmowie poszedłem na ostatnie spotkanie z Bronisławą. Pewnie sam nie wiedziałem, co robić, ale w głowie miałem kompletny chaos. I wtedy powiedziała mi, że jest w ciąży. Pokazała mi to zdjęcie USG. Więc zamiast opowiedzieć mi prawdziwą historię, przyznałeś się, że jesteś żonaty i ją wygoniłeś? Kiedy mi to powiedziała, wyraźnie zobaczyłem naszą przyszłość. Tata nie żartował. To były realne groźby.
Gdybym został z Bronisławą, nie mielibyśmy przyszłości. Postanowiłem więc z nią zerwać i zrobić to w taki sposób, żeby raz na zawsze o mnie zapomniała. Zrobiłem wszystko, żeby miała o mnie jak najgorsze wspomnienia. Zerknął na Angelikę i natychmiast odwrócił wzrok. Nie chcę tego mówić, ale skoro już przy tym jesteśmy. Kiedy rozmawiałem z twoją matką, miałem nadzieję, że usunie ciążę, że za kilka miesięcy lub lat Bronisława zapomni o mnie jak o złym śnie, że wyjdzie za mąż za dobrego mężczyznę, będzie miała dużo dzieci i nigdy nie przypomni sobie, że kiedyś w jej życiu był Felix, a przede wszystkim, żeby spełniła swoje marzenie i została architektem. Angelika z trudem powstrzymywała łzy. Tak się jednak nie stało. Mama postanowiła zostawić dziecko, odeszła z instytutu i nigdy nie została architektem. Całe życie pracowała jako księgowa, wychowywała mnie, nigdy nie kochała nikogo innego i nigdy nie wyszła za mąż. Angelika szlochała i umarła bardzo młodo, mając przy sobie tylko zięcia, którego nienawidziła, bo był synem mężczyzny, którego kiedyś kochała. Felix zakrył twarz dłońmi. Wiem, że to moja wina, powiedział cicho. Wiem, że w żaden sposób nie mogę ci tego wynagrodzić. Wybacz mi, Angeliko. Przez chwilę ojciec i córka siedzieli, każde pogrążone we własnych myślach, po czym odezwał się milczący przez cały ten czas głos Macieja. Więc Angelika i ja naprawdę jesteśmy bratem i siostrą? Spojrzała na męża. Angelika w ogóle o tym nie pomyślała. Nie, odpowiedział nagle Felix. Nie jesteście krewnymi. Ale jak to możliwe? Angelika była zaskoczona. Przecież sam przyznałeś, że jestem twoją córką. W takim razie pozostaje tylko jedna opcja. Maciej powiedział chłodno. On nie jest moim ojcem. Teść ponownie westchnął. Pamiętasz, jak ci mówiłem, że po ślubie przechodziliśmy z Teresą okres, kiedy jej się pogorszyło? I wtedy doradzono wam, żebyście mieli dziecko? Powiedziała Angelika. Tak, ale długo się nie udawało. Stan psychiczny Teresy pogarszał się i zdecydowaliśmy się na ekstremalny krok. Wzięliśmy dziecko z domu dziecka. Maciej odetchnął. Więc jestem adoptowany? Zapytał, spoglądając na ojca. Tak. Zostałeś zabrany prosto ze szpitala. Musiałeś mieć wtedy około tygodnia. A kim są moi prawdziwi rodzice? Twoja mama oddała cię do szpitala. Właśnie skończyła 15 lat. Pochodziła z dysfunkcyjnej rodziny, zaszła w ciążę z kimś, kogo znała. Nie wie dokładnie, kto to był. Nie usunęła ciąży, ponieważ nie zauważyła jej, dopóki jej brzuch nie stał się zbyt duży. I natychmiast zdecydowała się zostawić dziecko w szpitalu położniczym. Rozumiem. A Iwona, czy ona też jest adoptowana? Wydawało mi się, że pamiętam ją jako dziecko. Pamiętam nawet, że mama była w ciąży, ale to mgliste. Pamięć masz dobrą. Po rozstaniu z Bronisławą postanowiłem, że muszę spróbować odbudować rodzinę. Teresa właśnie wróciła z odwyku. Szło jej coraz lepiej. Próbowałem się z nią porozumieć. I przez jakiś czas nawet mi się to udawało. Teresa zaszła w ciążę. Przez kilka miesięcy była prawie normalna. Szkoda, że byłeś wtedy taki młody. Bawiła się z tobą. Mówiła, że będzie miała siostrzyczkę? Chyba trochę z tego pamiętam, powiedział Maciej. Ale bardzo niewyraźnie. Myślałem nawet, że zmyśliłem to, żeby myśleć, że mam normalną rodzinę. Nie, powiedział Felix. Wszystko było. Ale nie na długo. Kilka miesięcy po porodzie stan Teresy znów zaczął się pogarszać. Nic nie mogliśmy zrobić. Wtedy nagle zdałem sobie sprawę, że ona już nigdy nie wróci do poprzedniego stanu. Przez jakiś czas starałem się zajmować dziećmi i pracą, ale potem zdałem sobie sprawę, że nie wytrzymam takiego obciążenia. To wtedy zacząłeś mieć kochankę? Zapytał Maciej. Tak, ale to było coś innego. Żadna z nich nie wywoływała we mnie uczuć nawet zbliżonych do tych, które wywoływała Bronisława. Pracowałem też ciężko, bo nie chciałem drugi raz popełnić tego samego błędu. A twarz Macieja nagle się zmieniła. Te konta bankowe, które otworzyłeś na mnie i na światło. Finansowałeś je, dopóki nie zaczęliśmy pracować na własny rachunek. Zrobiłeś to, żebyśmy z siostrą nie musieli być zależni od dziadków, tak jak ty? Tak. Dlatego chciałem, żebyś zdobyła wykształcenie. Żebyś nie pracowała DLA rodzinnej firmy, tylko robiła swoje. Chyba muszę ci za to podziękować. Dziadek też nie chciał, żebym wychodził za Angelikę. Próbował mnie straszyć, ale nic z tego nie wyszło. Co tu dużo mówić, Angelika była zaskoczona. Maciej, nie powiedziałeś mi o tym. Dlaczego nie? Nie chciałem cię denerwować. Spodziewałem się tego po nim i byłem gotowy.
Ty i tak byłaś ważniejsza, więc nie jesteśmy bratem i siostrą, powiedziała Angelika. I to jest najważniejsze. Mąż wziął ją za rękę. Tak, jest dobrze. Tak, ale nie mogę tego pojąć. Mama nie kochała cię od pierwszego spotkania, więc wiedziała, czyim jesteś synem. Ale jak, skoro ty i mama nigdy więcej się nie widzieliście? Spojrzała na ojca. On tylko westchnął w odpowiedzi. Mieliśmy jednak jedno spotkanie. Wyznał. Musiałaś mieć wtedy jakieś 10 lat. Wpadliśmy na siebie z Bronisławą na ulicy. Zaczęliśmy rozmawiać. Powiedziałem jej, że mam syna Macieja i córkę Iwonę. Ona też powiedziała, że ma córkę i męża i że jest bardzo szczęśliwa. Nigdy więcej się nie widzieliśmy. Rozumiem, powiedziała Angelika. Tak się tego domyśliła. Nie wiem, dlaczego nie powiedziała nam od razu, powiedział nagle Maciej. Pamiętaj, że ona robiła wszystko, żeby nas rozdzielić. Chyba nie chciała, żebym wiedział, kto jest moim prawdziwym ojcem. Zresztą nigdy nie dowiemy się prawdy. Zostali na noc u Feliksa. Umieścił ich w pokoju gościnnym. Mimo szerokiego i wygodnego łóżka Angelika nie mogła zasnąć. Gdy upewniła się, że mąż śpi, ostrożnie zsunęła się z łóżka, zarzuciła na ramiona szlafrok i zeszła na dół do salonu. Lampy paliły się tam cicho. Gdy byli tu po raz pierwszy, rozmawiając o rodzinnych kłopotach, Angelika zauważyła duży album ze zdjęciami. Ostrożnie zdjęła go z półki i usiadła w fotelu pod lampą. Otworzyła go na pierwszej stronie. Było tam ślubne zdjęcie rodziców Macieja, a właściwie jej biologicznego ojca i teściowej. Teresa rzeczywiście była bardzo piękną kobietą. W swojej jasnej, drogiej sukni ślubnej wyglądała jak wróżka lub księżniczka z bajkowej krainy. Już na tym zdjęciu jej oczy patrzyły gdzieś w dal. Nie na fotografa czy aparat, ale poza nich. W coś, co tylko ona mogła zobaczyć. Feliks też był taki jak ona. Wysoki, szczupły, w idealnie dopasowanym garniturze wyglądał, jakby właśnie został sfotografowany do ślubnego katalogu męskich garniturów. Angelika pomyślała, że nie trudno zrozumieć, dlaczego mama tak łatwo się w nim zakochała. Przewróciła stronę. Na kolejnym zdjęciu Feliks i Teresa byli już z małym Maciejem na rękach. Musiał mieć około miesiąca. Angelika uśmiechnęła się. Oglądasz album ze zdjęciami naszej szczęśliwej rodziny? Nagle usłyszała za plecami. Angelika obejrzała się. Maciej przetarł oczy pięścią i spojrzał na nią z uśmiechem. Nie mogę spać. Wyznała. Przypomniałam sobie o tym albumie i postanowiłam go przejrzeć. I obudziłem się i zobaczyłem, że cię nie ma i się przestraszyłem. Wyznał. I nagle zdałem sobie sprawę, że nie wyobrażam sobie życia bez ciebie. Angelika delikatnie ujęła jego dłoń. Ja też nie. Odpowiedziała po prostu. Poprzednie dni były koszmarem w moim życiu. I w życiu mojej Angeliki. A teraz, kiedy jest już po wszystkim, kontynuowała, powinnam być spokojna, ale jest wręcz przeciwnie. Nie mogę przestać myśleć o mojej mamie. Kim ona była? Jak wyglądało jej życie? Przez co przechodziła, kiedy twój ojciec, to znaczy mój ojciec, to znaczy, no wiesz, kiedy ten mężczyzna ją zostawił? Jak sobie z tym poradziła? Czy żałowała, że nie dokonała aborcji? Dlaczego nie wyszła ponownie za mąż? Maciej westchnął i objął ją ramieniem. Na szczęście lub niestety, nigdy się tego nie dowiemy. Mogę tylko powiedzieć, że twoja mama była inteligentną, dorosłą osobą. Dokonała w życiu pewnych wyborów, które doprowadziły ją do pewnych konsekwencji. Nie sądzę, by kiedykolwiek żałowała tego, co zrobiła. Bardzo cię kochała. Tak, nasi rodzice żyli swoim życiem i popełniali swoje błędy. Może nie powinniśmy ich osądzać. Po prostu zrozumieć i wybaczyć, powiedziała. Też często o tym myślę, szczególnie o moim ojcu, przybranym ojcu. Jeszcze nie zdecydowałam, jak go nazwać. Nienawidziłam go przez całe życie. Uważałam, że jest zimny i oziębły, ale teraz nagle widzę w nim zupełnie inną osobę. Czuję, że wszystko, co mówi, jest prawdą. Był nieszczęśliwy, a mimo to starał się dbać o żonę, o mnie, o Iwonę. Mimo, że nie byłem jego synem, nigdy nie pokazał, że traktuje mnie inaczej. Dopóki dziś tego nie powiedział, ani razu nie miałem wątpliwości, że nie jestem jego. Rozumiem, kochanie, powiedziała żona. Dla ciebie to nawet trudniejsze niż dla mnie. Nie, mam ciebie. Zyskałem kilka rzeczy i straciłem kilka. Ale najważniejsza rzecz w moim życiu się nie zmieniła. Nadal jesteś moją ulubioną żoną. Roześmiała się i przytuliła go. Kocham cię. Ja ciebie też, kochanie. Angelika wyciągnęła rękę, by odłożyć album na miejsce.
Nagle wypadła z niego mała karteczka. Maciej podniósł ją i razem zobaczyli, że to stare zdjęcie USG, na którym widać było ciemną plamkę wielkości ziarnka grochu.